Macie czasem tak, że jakaś gra jest dla was zbyt łatwa, albo chcecie zadać sobie jakieś śmieszne wyzwanie, które może nie trudne, ale śmiesznie byłoby wykonać? Jeżeli tak, to mogę was w sumie do czegoś zachęcić, bo spróbowałem przejść SL-a na padzie. Tak, jest to dość zabawne. Strzelanie jest praktycznie niemożliwe, jeżeli skopujesz, bo twój celownik jest jak... No nie wiem, jakby grał w Tarkowa na padzie, w sensie, no wiecie o co chodzi. Trudno kogokolwiek trafić i tak dalej. No to za chwilę, to zobaczycie. Ale poza tym, spróbowałem uciec na padzie i udało mi się, więc no, to tyle, zapraszam do oglądania, jo. Dobra, co jest? Oj, 96! 173, a. Dobra, zabijcie. Gameplay 96 na padzie. Zabity. Pierwszy frag na fazie. Muszę znaleźć tego boga. Ogarniasz mi więcej tego pada, czy nie? Mega. Czy zero nul? Myślisz, że mnie zabijesz? Pod, R2, R2 to wiadomo, są celowanie i strzelanie. L1 to jest otwieranie, E to jest po prostu E. R1 to jest skakanie. Kwadrat to jest przeładowanie. Trójkąt to jest ekwipunek. Kółko... Czym jest kółko? W jakimkolwiek stopniu. Kurwa. Nie, nikt nie nawala do ciebie. Serio? Nie dasz mi zjeść? Jezus Maria. W ogóle nie są te MTF, przepraszam bardzo. Dogo go zabiję. On mikrohiduje Dogo. Wypalam się chyba. Kurde, wywalił się. No, weź tutaj, pomóż mi. Bo ja z tym nie jest. O, jest. Prawdopodobnie tak. No prawo. A tak, to są tam ostatnie. No, Jeremy tryhard, bo próbuje na szybciej ich zabić. Co robi? To jest taki protik na szybciej, nie da się zabić. Może się skończyć ten szał, bo to jest naprawdę bardzo fajne. A ja bym się trzy taki protik na szybciej, nie da się zabić, nie? Nie mam winda na kartę. Cholera. Tak! Tak! Pierwszy frag na padzie. Tak. Nie mam, ale mam team Kokisiu. Nie no, jeden się w ogóle podniecił, że ciebie złap. Słuchajcie, słuchajcie. To jest taki, że chciałbym uciec. Dawaj jakiegoś trika movementowego, Banisaro. Na movemencie? Na movement? Patrzcie na trik. Poruszę. Poskakało. Yo, movement. Poskakało. Wow. Dobra, chodź, bo naukowiec Nevymy do nas przyszedł. Ło! Panie, jakbyś widział tego movementu. Pierwszy raz ciebie widzę, że nie skaczesz po ścianach. Jak coś, to w klatce 106 Campidoga.
Wracaj. Wywali się chyba. Wzięło go. Czarnolandii. Czarnolandii. Wiecie, tak. Może być. O, jeszcze. Broń? Broń. Nie, no ja mam gnata na padzie. Radio. Nie za... Tak! Light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed in order to avoid destruction. Robimy to. Ja to na serio robię. No nie! Blisko była. Od czego zginąłeś? Plaga na gate'cie, dosłownie był w entrance z jakiegoś powodu. I tak, bo odpaliłem Astrola na tym padzie i tak jakby nie mam cooldownu na atak. Nie mam animacji. 5 sekund jeszcze. Chcesz sprawdzić? Czy lepo... Nie no, atakujesz normalnie. Czy chcesz sprawdzić? A czy... Możesz... instakilować kogoś? Chodzi mi o to, czy po prostu mi przypadek nie wzięło i nie zabrało cooldownu na ataki, bo ja nie mam animacji, ale mam, że odnawianie ataku. I boję się, że to jest zrobione tak jak w niektórych grach, że na przykład jak sobie zbindowałeś lewego przyskom myszą na przykład na L i jak klikasz L, to masz nieograniczony DPS. Super. Chyba tak w, nie wiem, w Minecraftie było? Nie wiem. Tak było ze śliszkami w Minecraftie. No, gdzie... bo zabiłem... Zabiłem sobie chyba największą siłę na tym serwerze, poza Dodnikarem. Zapadł się pod ziemię. Badnikaru umarł, stało. No, zdałem. Nie wiem, gram na padzie. Po prostu trzymasz lewego przycisku myszy. Wiecie co? Tutaj jest zbyt dużo osób. A trudno zrobić z kolei taki duży serwer. Będę starał się pójść na jakiś bardziej pusty, I guess. I tam spróbować tego wygrać. Jak dojść w dół? 15 osób? No, brzmi jest super... super zasady. Na pewno. Stop. Idam. Raz uciec, tylko tyle potrzebuję od tej gry. Dosłownie raz uciec. Nie uciekniesz. Nie. Ty wiesz, jak się koszmarnie gra na padzie? Ja co, wygrasz na padzie? Nie, no czemu na padzie grasz? Masz jakiś challenge? Wezwanie na ety. A. To będę na odcinku? Może. Pozdrawiam o tym. Attention, all personnel.
A light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. Niemiło. Biological substances must be removed to avoid destruction. Ozoł. Ej, ozoł. Zagotuję się w tym swetrze, ozoł. Śmieszne. No kosty, bo tu mogą być gwardy ogół. Ja mamy. Tędy jadę, tędy jadę. Cicho. Mamy przewagę. Dobra, tego się. O chuj. Możemy, czekajmy, a czekajcie, aż będzie jechał do góra. Czekajcie chwilę. Jak jedziemy, jedziemy. Macie kartę? Kierownika balenia. Muszę się ulepszyć. Ulepszyło ci kartę? A, dobra, mam administrator. Uciekaj. No to śmieszne. O cholera. Ej, nie bądź żywa, został. Idzie dobrze, idzie dobrze. Nie. Tactical holiday unit Epsilon 11 designated Juliet 2 Spoilsport holiday haters.
amunicja! O kurwa! Robię to, robię to! Małym karłem, który gra na... Where opór, panowie, where opór. Wypierdalaj! So, udało się. Uciekłem. Like, nie pytam. Jeszcze woliłem... Dobra, to było ładna runda. Naprawdę nie spodziewałem się, że granie w Asala na padzie może być tak zabawne. Mogę w sumie kiedyś zrobić streama z tego? W sumie, kiedyś? Bo to nie jest taki zły pomysł. A więc to chyba tyle. Zrobiłem to i nie wiem, czy znominować kogoś czy coś, bo nie wiem, gdzie miałem zasady robienia wyzwań, więc powiem tyle. Chciałbym, że tak powiem, zachęcić, nie znominować, bo nie wiem, czy w ogóle im się chciało, żeby nie było, że, no nie wiem, oni no, powiem, że ja zróbcie to wyzwanie, a im się po prostu nie chce. To po prostu powiem tak. Mogę zachęcić do zrobienia takiego wyzwania, jako bałkę, oraz wszystkie osoby z UCB. To jest tyle, co chciałem powiedzieć. Yo.